Wtorek, godzina 21. Przed gmachem Sądu Okręgowego we Wrocławiu pojawiają się mieszkańcy Wrocławia zbulwersowani projektem ustawy autorstwa PiS o Sądzie Najwyższym, który w środę wpłynął do Sejmu. Mieszkańcy oraz środowiska prawnicze oburzone są propozycjami zmian w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym. Przegłosowana ustawa o KRS-ie przewiduje, że zostaną wygaszone kadencje 15 członków Rady, którzy nie są sędziami. Członków Rady nie będą wybierały środowiska sędziowskie, tylko Sejm. Natomiast projekt dotyczący Sądu Najwyższego zakłada wygaszenie kadencji sędziów i automatyczne przeniesienie ich w stan spoczynku, o czym zdecyduje minister sprawiedliwości. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad sądami powszechnymi, zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi, i również rozpatruje tak zwane kasacje, czyli od Sądu Najwyższego zależy de facto jakość wydawanych w Polsce wyroków. Dlatego upolitycznienie tego sądu może po prostu wpływać na to, że niektóre będą służyć celom, no, można powiedzieć, politycznym. Nigdy tutaj nie pogodzimy się z dyktaturą. Niech Kaczyński na to nie liczy, że Wrocław i Dolny Śląsk pozwoli się zniewolić. Tak jak nie pozwoliliśmy się zniewolić stanie wojennym, tak dzisiaj nie pozwolimy się zniewolić dyktaturze Prawa i Sprawiedliwości. Od jednego podpisu zależy historia i myślę, że każdy powinien sobie odpowiedzieć, a szczególnie pan prezydent, na to, w którą stronę chce, żeby ta historia się potoczyła. Czy w stronę demokracji, czy w stronę naprawdę takiej coraz mocniejszej, totalitarnej organizacji państwa. Pod pręgierzem protestowało ponad 2000 osób. Wszyscy z konkretnego powodu. Uważam, że trójpodział władzy jest podstawą państwa demokratycznego. To, co w tej chwili się dzieje, jest to rozmontowanie tego standardu, który obowiązuje na całym świecie. Jeżeli dojdzie do tego, że się nic nie da zrobić, po prostu póki jeszcze będziemy mieli paszporty w ręku, po prostu zabierzemy się, wyjedziemy. Sądy powinny być rzeczywiście niezależne. Aktualnie wprowadzone rozwiązania będą prowadziły do tego, że sądy będą zależne od polityków. Nie chcielibyśmy tego. Nie chciałabym, żeby nasze dzieci żyły w takich czasach, jakie ja jeszcze pamiętam. Pamiętam czas okrągłego stołu i pokojowych rozwiązań. I właściwie rozmawialiśmy dzisiaj z mężem, że pierwszy raz jesteśmy na takiej protestacji, gdzie musimy wziąć sprawę w swoje ręce. Solidaryzujemy się z protestem, bo chcemy, żeby prawo było prawem i żebyśmy wszyscy mogli żyć w demokratycznym państwie. Powinny być zmiany, owszem, jakieś w procedurze cywilnej, ale na pewno te zmiany, które teraz są, one nam nie przyspieszą procedowania, nie ułatwią tutaj dostępu ludzi do prawa. Takich zmian tutaj nie będzie. Jeżeli ta ustawa przejdzie, to wie pan, to w zasadzie możemy chyba wyjechać stąd, spakować się, bo nic nie pozostaje, albo wyjść na ulicę. Od wtorku w Sejmie trwa burzliwa dyskusja dotycząca zmian w sądownictwie. W Sejmie było tak gorąco, że marszałek zdecydował się na przerwanie obrad, które wznowione zostały w środę o godzinie 9:45. Mateusz Czmiel, Echo 24.